Cześć! W dzisiejszym odcinku mniejszy brat modelu Escape, który swoją drogą znajduje się na naszym kanale YouTube'owym, a dzisiaj Renault Scenic rocznik 2016 po montażu instalacji gazowej. Zaczynamy! Wygląd Scenica jest typowy dla nowych modeli Renault. Mimo że samochód jest minivanem, jego design może się podobać. Wygląda trochę jak napompowany Megane w wersji hatchback. Zresztą ten kompaktowy van został stworzony na bazie właśnie modelu Megane. Jak stoimy przy tym miejscu, zerkniemy pod maskę. Mamy tutaj silnik o pojemności 1,2 litra z oznaczeniem TCE. Jest to silnik z wtryskiem bezpośrednim oraz turbodoładowaniem, a moc, jaką generuje, to 130 koni mechanicznych. Warto wspomnieć, że jest to dosyć trudna realizacja, jednak my już bardzo dużo takich realizacji wykonaliśmy, dlatego z czystym sumieniem możemy polecić. Jeżeli chodzi o podzespoły instalacji, są praktycznie niewidoczne. Jedynie w tym miejscu możemy dostrzec filtry, które ułatwiają nam coroczne serwisowanie w ramach naszej 5-letniej gwarancji. Przejdziemy teraz do bagażnika i pokażę Wam zbiornik gazu. Mamy tutaj dosyć spory bagażnik o pojemności ponad 500 litrów, a pod jego podłogą na życzenie klienta zabudowaliśmy zbiornik w kształcie koła zapasowego. Jego całkowita pojemność to 56 litrów, przy czym zatankować będziemy mogli 45 litrów i pokonać na tankowaniu do pełna około 500 km. Szkoda, że klapa nie zamyka się za pomocą przycisku elektrycznie. Nie ma takiej możliwości nawet w najbogatszej wersji tego modelu. Natomiast jeżeli chodzi o miejsce do tankowania naszego ekologicznego paliwa, jest umieszczone pod klapką wlewu benzyny. Jest tu zastosowane pełne złącze, więc żadne dodatkowe przejściówki nie będą Wam potrzebne. Zapraszam Was teraz do wnętrza, gdzie porozmawiamy trochę o spalaniu, oszczędnościach i o tym modelu Renault. Od razu w oczy rzuca się pionowy ekran multimedialny, który jest charakterystyczny dla tej generacji modeli Renault. Schowek naprzeciw miejsca pasażera otwiera się w formie szuflady, co jest też dosyć niecodzienne. Poza tym miejsca w zupełności wystarczy, przynajmniej z przodu nawet dla wysokiej osoby. Ja mam 185 cm wzrostu i mam tu bardzo dużo przestrzeni. W erze downsizingu silnik 1,2 TCE jak na gabaryt samochodu bardzo dobrze radzi sobie zarówno w cyklu miejskim, jak i autostradowym. Jednostkę tą cechuje wysoka elastyczność. Widać tutaj, że inżynierowie Renault bardzo dobrze przemyśleli tą konstrukcję i mimo małej pojemności daje radę. Pan Paweł, którego zresztą serdecznie pozdrawiamy, przyjechał do nas aż z Wieliczki i od teraz zmniejszy wydatki na paliwo o połowę. A jak już mówimy o wydatkach na paliwo, to średnie spalanie benzyny w tym samochodzie możemy przyjąć na poziomie około 9 litrów. Natomiast po montażu instalacji gazowej oraz litrażowaniu otrzymaliśmy następujące wyniki. Podczas jazdy autostradowej, nie przekraczając prędkości 130 km na godzinę, samochód pobierał 9,5 litra gazu plus 0,7 litra benzyny. I mam na myśli oczywiście spalanie na 100 km. A jeżeli chodzi o oszczędności, które będą generowane po montażu instalacji gazowej, właściciel będzie oszczędzał na każdych 100 km około 20 zł. Na 1000 km będzie to 200 zł, natomiast po przejechaniu 10 tysięcy km w portfelu właściciela zostanie około 2000 zł, a koszt zabudowy instalacji w tym przypadku zwróci się po około 25 tysiącach przejechanych kilometrów. Jeżeli chodzi o pracę silnika na instalacji gazowej, nie ma absolutnie żadnej różnicy. Samochód pracuje idealnie zarówno na zasilaniu gazem, jak i benzyną. Renault Scenic to samochód, który zwraca swoją uwagę chociażby poprzez nowoczesną sylwetkę, 20-calowe felgi, dobry silnik, a jeżeli zamontujecie do niego instalację gazową, może być również bardzo ekonomiczny. Dzisiejszy odcinek dobiega końca. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, pamiętajcie o naszej 5-letniej gwarancji. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć! Jak już jesteśmy przy tym miejscu, zerknijmy pod maskę.
Muszę będę powtórzyć. Jedzę równo w cyrku. W cyrku. W cyrku. W cyrku. W cyrku.